Dzisiejszy odcinek mojego wideobloga trochę nietypowy, bo chcę porozmawiać z młodą kobietą, konkretnie z Moniką Koperską, doktorantką w pracowni badań nad trwałością i degradacją papieru na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Strasznie długa nazwa. Czym ty się zajmujesz? Zajmuję się chemią w konserwacji sztuki. To znaczy? To znaczy, my jesteśmy tymi chemikami, którzy od czasu do czasu idą do muzeów i patrzą na te wszystkie obiekty w taki niestandardowy sposób. A jak chcemy faktycznie pomóc obiektom, które są w opłakanym stanie, to wtedy współpracujemy razem z konserwatorami sztuki i razem próbujemy najpierw my dobrze wniknąć w strukturę, zrozumieć strukturę takiego obiektu muzealnego. Czyli na przykład obrazu, który jest stary i się sypie. Na przykład obrazu, w którym powiedzmy niektóre kolory są wyblakłe, albo na przykład pokrywa werniksowa jest już pożółkła na przykład. I tutaj seria pytań, jak temu zapobiec, jak temu pomóc. No i konserwatorzy znają różne techniki, prawda, konserwacji, natomiast my dodajemy im to dodatkowe szkiełko naukowe, prawda? I patrzymy na to wszystko tak dokładnie, że rozumiejąc materię, pomagamy im, żeby te ich zabiegi były jak najbardziej trwałe też, prawda? Żeby ten efekt zabiegów konserwatorskich też był trwały. Powiedz mi, na czym powinienem przechowywać swoje informacje, na jakim nośniku, żeby one przetrwały jak najdłużej? Jeżeli masz do wyboru popularne nośniki informacji, tak? Tutaj mamy CD, mamy pendrive'y, mamy dyski twarde, mamy w końcu chmurę i mamy papier, to na tej skali moglibyśmy je teraz przerzucić tak, żeby pomyśleć nad trwałością tego wszystkiego. CD wypalone w domu kilka lat, po kilku latach już możemy zacząć tracić informacje. I ta informacja z takiego CD wypalonego w domu po kilku latach jest nie do odzyskania? Jest nie do odzyskania. Taśma magnetyczna to już kilka dekad, ale znowu tracimy tą informację. I tutaj fajny przykład. W momencie, kiedy pierwsze sondy poleciały na Marsa i tam, nie wiem czy pamiętasz, te pierwsze kolorowe zdjęcia z Marsa. No więc oryginał tego zdjęcia już nie istnieje, bo był przechowywany na taśmach magnetycznych i faktycznie NASA nie skopiowała go wystarczająco szybko. Znaczy, nie zrozum mnie źle, my to zdjęcie mamy, ale to nie jest już to oryginalne zdjęcie. To jest to skopiowane zdjęcie. No i właśnie pytanie, czy może nie straciliśmy przy okazji jakiejś informacji, prawda? No tego już się nie dowiemy. No a wracając do mojego pytania, co jest najbardziej trwałe? Najbardziej trwałe w tej całej tutaj plejadzie, którą sobie tutaj przedstawiliśmy, no to faktycznie wychodzi najbardziej trwały jest papier. Taśma magnetyczna, jak powiedziałam, kilka, 30 lat zaczyna się rozmagnetyzowywać. Dyski flashowe, tak, czyli te pendrive'y, to znowu kwestia 7-8 lat. One zresztą nie służą do przechowywania informacji, tylko do przenoszenia między już większymi, prawda, nośnikami informacji. No i co tam nam jeszcze zostało? Papier, tak? No i papier zaskakująco, dzisiaj wyprodukowany dobrej jakości papier i to taki, na którym drukujemy, powiedzmy, w domu, to około 300-400 lat. To jest dystansuje bardzo te pozostałe nośniki. Czy twoim zdaniem cała informacja, którą my przechowywujemy, to wszystko, co my przechowywujemy, czy to rzeczywiście jest wartościowe? Wiesz co, czas pokaże. Jest taki przykład książki drukowanej jeszcze na pergaminie, która no, przechodziła z rąk do rąk i nikt się nią tam za bardzo nie interesował. Dopiero w momencie, kiedy popatrzono na nią właśnie przez to naukowe szkiełko w innym zakresie światła, w zakresie światła X, czyli rentgenowskiego, okazało się, że tam pod spodem jest tekst, który został specjalnie wybielony i wykorzystane kartki ponownie tego pergaminu, a ten tekst jest tekstem Arystotelesa, tak? Czyli, no i tutaj właśnie to pytanie, tak? Czy wszystko gdzieś tam wyrzucać, nie wyrzucać, co z tym robić? No czasami właśnie takie obiekty przechowywane przez bardzo długi czas potrafią dodać zaskakujących informacji. I czasami warto przechowywać te takie właśnie, nie wiem, mniej istotne rzeczy. Ale to jest taki przykład spektakularny, który pokazuje, że dobrze, że tej książki nikt nigdy nie wyrzucił, bo ona okazała się skrywać w sobie wielką tajemnicę. Czy
Czyli jednak książki, nie e-booki, tylko książki papierowe. No można w nich więcej wyczytać. Gdybyś chciała przekazać swoją informację, jakąkolwiek informację komuś bardzo, bardzo daleko w przyszłość, to rozumiem, że napisałabyś ją na papierze. Tak, dzisiaj, podkreślam dzisiaj, bo za 2 lata, może nawet za parę miesięcy, może odpowiem inaczej i mam nadzieję, że znajdziemy jakiś taki nośnik na miarę XXI wieku, ale dzisiaj tak na papierze. Jakie dzisiaj są pomysły na przechowywanie danych, takie pomysły na przyszłość? Lekkie, łatwe, przyjemne i tanie? Trwałe, lekkie, tanie, przyjemne. To jest właśnie, my powierzyliśmy i ufamy papierowi, bo się przyzwyczailiśmy do papieru od wielu, wielu wieków. Najnowsze rozwiązania to pomysły zapisu na nici DNA. Badania zapoczątkowane już w latach 80. W dzisiejszych tam ostatnich latach bardzo, bardzo dużo fajnych rzeczy, właśnie nowych, łącznie z zapisem całej książki na DNA. Dalej, M-dyski, bardzo komercyjny produkt, który wygląda jak CD, ale nie ma, ale jest o wiele trwalszy, bo potrafi przetrwać ta informacja, jak twierdzi producent, nawet do 1000 lat. Czy to prawda? Nie wiem, ale faktycznie nie ma tam tych komponentów, które powodują, że CD traci tą informację szybciej. Nie ma tych właśnie barwników organicznych. Kolejny pomysł to takie nośniki informacji zrobione z kwarcu, ze szkła, tylko bardzo precyzyjnie, bardzo pieczołowicie wykonane, z cienkich warstw, kolejna warstwa po warstwie. No i znowu producent, firma Hitachi, twierdzi, że to będzie trwać milenia, taki nośnik informacji. Znowu, czy tak będzie? Zobaczymy. A Was bardzo proszę o zalajkowanie tego, skomentowanie tego, przesłanie tego gdzieś dalej. Ci z Was, których interesuje nauka podana nie zawsze bardzo poważnie, bardzo Was proszę o subskrybowanie mojego kanału na YouTubie i zalajkowanie na Facebooku się mówi? Jest tam taka rączka. Zalajkowanie, zalubienie na Facebooku.